Tylko na The Expert. Konstruktor i jego praca. Proces projektowania to dość złożona kwestia. Konstruktor ma na sobie odpowiedzialność nie tylko związaną z odpowiednim działaniem tego, co projektuje, ale szerzej z tym, aby wszystko zostało tak zorganizowane, żeby ten produkt finalny pojawił się na rynku jak najmniej awaryjny, działający poprawnie i przede wszystkim jak najtańszy w produkcji. Konstruktor ma na sobie dwa rodzaje odpowiedzialności. Te organizacyjne oraz te twarde, związane po prostu stricte z jego pracą. Zacznę może właśnie od tych, które są bardzo często ignorowane i pomijane i zwraca się uwagę zazwyczaj jedna na te twarde. Zwracam się tutaj do Was, młodych konstruktorów, którzy właśnie wchodzicie na rynek pracy i jesteście przekonani, że to, czym powinniście się zajmować, to jest stricte mechanika, stricte kwestie twarde, techniczne, a tak naprawdę to jest tylko pewna część Waszej pracy, Waszych obowiązków. Każdy projekt ma jakiś początek. Należy przygotować sobie te dane, w zależności od tego, czy jest to projekt wewnętrzny, czy jest to projekt zlecony przez zewnętrznego klienta. Trzeba sobie usystematyzować swoją pracę od samego początku, zebrać wszystkie dane wejściowe do projektu i mieć pewność, że wszystkie elementy przed rozpoczęciem procesu myślowego ma się poukładane. Zazwyczaj na początku jest koncepcja. Bardzo ważną częścią naszej pracy jest przygotowywanie i praca na koncepcji. Na różnych koncepcjach, na dużej ilości koncepcji, które potem w przeważającej mierze zostają po prostu odrzucone. Wybiera się tą najlepszą, bądź czasami dwie rokujące, ale finalnie i tak będzie wyprodukowany jeden produkt. W związku z tym finalnie jedna koncepcja tylko przetrwa. Bardzo dobrze jest mieć przygotowane już w zanadrzu normy, jakie będą wykorzystywane w projekcie. Mogą to być normy tak banalne, jak na przykład normy na połączenia śrubowe, a mogą to być już bardziej wyrafinowane normy, które są związane z tym, że klient musi spełnić w tym produkcie jakieś konkretne parametry, które też są znormalizowane. Coś, co ja uważam za najważniejsze. Prowadzenie projektów zgodnie z procesem projektowania. Ten proces może być fizycznie zdefiniowany w firmie, może być opisany, mogą być wewnętrzne zalecenia, normy, procedury, instrukcje, a może tego nie być. Aczkolwiek nadal, jeżeli nie jest to znormalizowane, to proces istnieje. Dalej istnieje pewien ciąg zdarzeń, których finalnie produktem będzie zaprojektowany element, bądź system, bądź po prostu produkt. Jeżeli nie masz tego procesu w firmie, przemyśl go. Zastanów się nad tym, jak to będzie wszystko wyglądało, jak powstanie prototyp, jakie będą konsultacje, z kim trzeba się skonsultować. Zawsze lepiej rozmawiać, a dopiero potem myśleć, a nie mieć przekonania, że ty wiesz najlepiej. Bardzo ważne jest to, aby zachowywać przejrzystość historii prowadzonego projektu, aby wszystkie dane były odpowiednio przez ciebie tak magazynowane, żeby można było odtworzyć kluczowe informacje. Żeby można było w przyszłości stwierdzić, dlaczego pewne zmiany na pewnym etapie zostały wprowadzone. Żeby można było szybko odtworzyć proces myślowy, który doprowadził do pewnych wyników finalnie zaakceptowanych. To wszystko wyleci z głowy, tego się nie będzie pamiętało. Trzeba to mieć gdzieś zapisane. Równolegle należy mieć tak samo udokumentowaną wymianę danych z dostawcami i z klientem. Jakie dane kiedy wysłaliśmy dostawcy, jakie były konsultacje z dostawcą, jakie dane wysłaliśmy klientowi, jakie były konsultacje z tym klientem, jakie były finalne konkluzje, na co klient się zgodził, na co my się zgodziliśmy w przypadku, jeśli dostawca nie był w stanie wykonać dokładnie tego, co chcieliśmy. I im więcej tych danych będzie, im lepiej one będą posegregowane, ułożone, to po prostu potem w przyszłości bardzo przyspieszy i ułatwi to Twoją pracę. Ponieważ zawsze każdy ten element, który jest teraz w tym momencie prototypowany, konstruowany, zamawiany, dostarczany, może na jakimś etapie w przyszłości być istotnym czynnikiem na uzyskanie odpowiedniej jakości albo jakimkolwiek innych problemów związanych z produkowanymi częściami.
Trzeba zawsze patrzeć na konsekwencje, które będą w przyszłości i w tym momencie, kiedy ty pracujesz, minimalizować skutki negatywne tego, co się może wydarzyć. Bardzo ważne jest to, abyś konsultował się z każdym, kto bierze od ciebie pracę, bierze od ciebie twoje dane i nad nimi w jakiś sposób pracuje. Czy będzie to jakikolwiek etap, jakikolwiek inny zespół, czy będzie to ktoś, kto też coś projektuje, czy będzie to na przykład ktoś u klienta, który bierze udział w procesie projektowania czegoś większego, czy będzie to jakaś osoba, która wykonuje dane części na prototypie, bądź nawet do preserii czy serii, to dobrze zawsze z tymi ludźmi się konsultować, ponieważ ty nie wiesz, z jakimi oni borykają się problemami, dostając twoje dane. I im szybciej ty skonsultujesz wszystkie te kwestie, o których nie wiesz, a dowiesz się tylko w trakcie rozmowy, to tym efektywniej wykonasz swoją pracę. Bardzo ważne jest to, abyś dbał o terminy, abyś miał zaplanowaną pracę, wiedział co, kiedy ma się wydarzyć, jakie są kamienie milowe, jakie twoje opóźnienia mogą mieć wpływ na cały ogromny proces projektowania. Ponieważ najczęściej jesteś tylko trybikiem w dużej maszynie i patrząc dookoła siebie, rozumiejąc więcej, możesz wykorzystywać te informacje do tego, żeby wykonywać tak naprawdę swoją pracę lepiej. Samo projektowanie. Nie będę tutaj tłumaczył, na czym to polega. To jest bardzo szeroki temat. W zależności od tego, jaka to jest branża, jakie to są elementy, jaki materiał, to jest ogromna, ogromna różnorodność. To jest trochę tak jak w medycynie, gdzie mamy różne specjalności różnych lekarzy i nie da się zrobić tak, żeby jeden lekarz wiedział wszystko i mógł leczyć wszystkich na wszystkie choroby. Po to są właśnie te specjalności u nas w przemyśle. Abyśmy mogli skoncentrować się na danym fragmencie i być w tym po prostu doskonałym. Ale kiedy projektujesz już swój wycinek inżynierii, tworzysz ten komponent, system, produkt, część, przemyśl, dostępność komponentów zakupowych. Nie dobieraj pierwszych, lepszych. Przemyśl, jak to może być. Teraz rynek się globalny trochę zmienił. Jak to może być, że jeżeli ty wybierzesz jakiś konkretny element od konkretnego producenta, to czy na przykład za rok on dalej będzie dostępny? Czy nie lepiej jednak kierować się troszkę geografią, trochę tym, skąd ten komponent przyjdzie, gdzie on będzie produkowany, jakie są te poszczególne problemy związane z logistyką w przyszłości? Bardzo ważne jest to, abyś brał pod uwagę koszt wykonania tych elementów, które projektujesz. Oczywiście, żeby to wiedzieć, to musisz rozmawiać z ich wykonawcami, ponieważ to oni ci powiedzą, jak elementy, które ty projektujesz, wpływają na ich proces produkcyjny. A raczej, co ich proces produkcyjny pozwala wyprodukować i dopiero wtedy możesz właściwie zaprojektować elementy. Istotną kwestią jest sposób montażu, aby człowiek na produkcji mógł to łatwo zmontować, albo żeby maszyna mogła to w proces automatyczny po prostu zrobić dużo szybciej i bardziej efektywnie niż człowiek. Jeszcze oprócz tego należy wziąć pod uwagę serwisowanie elementów. Trzeba by się było zapoznać z procedurami serwisowymi, jakie dotyczą tego, co ty projektujesz. Jeżeli projektujesz tylko wycinek, no to upewnij się, że nie wpływa twoja część na procesy serwisowe w całym elemencie, bądź w całym produkcie. Jeżeli produkujesz cały produkt, no to musisz przemyśleć wszystkie kwestie związane z jego serwisem. Z łatwością dostania się do pewnych elementów, otwierania, czy nawet tego, czy gdzieś się zmieści dłoń, aby jakiś element po prostu usunąć, włożyć, przekręcić, cokolwiek się dzieje w tym produkcie, to żebyś myślał również o jego serwisowaniu. I o tym, jak ty byś musiał być odpowiedzialny za jego serwis, to jak ten serwis jest wygodny, jak on jest przyjemny dla użytkownika, ale nie tylko użytkownika docelowego, ale serwisanta również. Zapewnienie jakości produktu zawsze jest zależne od procesu produkcyjnego, w trakcie którego jest wykonywany. Jeżeli nie dostosujemy projektu do procesu, właśnie tego procesu produkcyjnego, to ten produkt nigdy nie będzie super jakości, ponieważ jakość wynika z procesu, a nie z projektu.
Ewentualnie można zmienić proces, ale pytanie, czy nie jest to zbyt kosztowne, czyli znowu cena. Rozważanie wszystko na poziomie jakość, cena, proces produkcyjny, łatwość produkcji, łatwość serwisowania, bardzo dużo zagadnień. Nie da się tego tutaj wyjaśnić, ponieważ to wszystko jest zależne od konkretnego przypadku, od konkretnego elementu projektowanego. Dlatego tak bardzo ważne jest dostosowanie się do istniejącego w firmie procesu produkcji i zgodnie z tym procesem projektować to, co ma być tam wyprodukowane. W przypadku kontroli jakości chodzi też o to, żeby dało się to dostępnymi w firmie urządzeniami zmierzyć to, co zostanie wyprodukowane bądź dostarczone, żeby można się było upewnić, czy na pewno jest to jakościowo właściwe, czy wszystkie wymiary są takie, jak powinny być, czy coś tutaj jest ewentualnie nie tak, no i można składać reklamację do dostawcy, że coś jest niezgodne z naszymi oczekiwaniami, z tymi wytycznymi, które poszły do dostawcy. I w drugą stronę, kiedy klient wykrywa u nas jakiś problem, że jakiś nasz produkt jest niezgodny z jego oczekiwaniami, to też musimy się upewnić, że wszystko zostało odpowiednio wcześniej zamówione i wykonane przez naszych dostawców i złożyliśmy produkt zgodny z naszymi wewnętrznymi wytycznymi. To jest bardzo dużo kwestii jakościowych, ale bardzo ważną kwestią jest to, aby dało się to zmierzyć. Żebyś zawsze myślał o tym, żeby jak największą ilość kluczowych elementów dało się zdiagnozować albo łatwo, albo z dostępnymi narzędziami w firmie. Tutaj bardzo prostym przykładem jest robienie elementów frezowanych w taki sposób, aby dało się je po prostu zmierzyć z umiarką. Podobnie z odlewami. Oczywiście nie zawsze tak się da i nie zawsze to jest możliwe i czasami konieczne jest wykonywanie skanu, wykonywanie jakiegoś mierzenia na maszynie współrzędnościowej, ale to znowu należy wyważyć od tego, ile kosztuje komponent, jaki jest jego wolumen, czy to się po prostu opłaca. Jako konstruktor jesteś również odpowiedzialny za nadzorowanie i pilnowanie etapów zwalniania części. I to znowu wiąże się z pilnowaniem przez Ciebie danych w jakimś systemie, czy nawet po prostu w katalogach, w plikach w komputerze, aby dało się we właściwy sposób odnaleźć, kiedy dana część została zwolniona do wyprodukowania na prototyp, na jakąś tam preserię, czy nawet na serię, jakie to były dokładnie dane, jakie były dokładnie wytyczne, Twoje własne wytyczne do tych części na danym etapie, żeby to gdzieś nie zniknęło. Żeby nie było takiej sytuacji, że Ty nadpisujesz kolejne pliki i nie masz historii tego, co naprawdę w pewnym etapie było. Bo już to nadpisałeś, bo już wprowadziłeś zmianę, bo trzeba było zmianę wprowadzić, ale bardzo dużym błędem jest nie zostawienie sobie referencji, nie zostawienie sobie jakichś takich własnych danych na danym etapie. Że może do nich zawsze wrócić, bo to jest dokładnie to, co wysłałem tam komuś, kto ma mi to przygotować, albo jakiejś firmie zewnętrznej, albo na prototypowni wewnętrznej, żeby dokładnie było wiadomo, jakie to dane były. Bo to jest po prostu Twoja odpowiedzialność. To Ty musisz wiedzieć, co na każdym etapie procesu projektowania przebiegało i co się działo. Mam nadzieję, że ten mój króciutki wykład pomoże Wam ogarnąć w całości to, jakie są Wasze odpowiedzialności. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Wspomnij Konstruktora.